Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Halloweenowy przekręt Normana. Straszliwego Halloween! I wzajemnie straszliwego. Biorę dzisiaj cały koszyk. Sam widzę, że szykuje się zabawa w wyławianie jabłek. O tak. I wiesz co? Nie mogę się już doczekać. Jak byłem mały, byłem w tym mistrzem. Ojej, gratuluję. Słuchaj, zdradzę ci mój super spryciarski pomysł. Chodzi o to, że... Straszliwego Halloween, dzieciaki! Straszliwego Halloween, Sam! No, mów mi, co za plan. Mówię, no nie denerwuj się. Pamiętasz, jak rok temu w Halloween podpaliłem 3 dynie? No. I mama zabrała mi wszyściu tenkie słodycze poza jedną waniliową krówką. Ale w tym roku będzie inaczej, bo zgarniemy wszystkie, ale to wszystkie słodycze w Pomty Pandy. Wykorzystamy wózek i... O, co tam, chłopcy? O nie, syneczku, nie zgadzam się, nie będziesz się bawił gokartem. Ale mamo! Nie pamiętasz? Ostatnio wjechałeś nim do morza. Obiecuję, tym razem będę uważał. Gokart w morzu? Proszę cię, mój plan jest 100 000 razy lepszy. Słuchaj, Elvis, chodzi o to, żeby wyjąć jabłko z wody. O tak? Nie, Kridlington. Rączki to chowamy za plecami, jabłko wyławiamy ustami. Na tym to polega. O, rozumiem. To wcale nie jest takie proste, ale nic, to kiedyś się nauczę, co? A wie pan, kapitanie, że sam był kiedyś mistrzem w jabłkowaniu? O, no nie wątpię i nie mogę się doczekać, kiedy znowu zobaczę go w akcji. Ja sam nie mogę się doczekać, ale myślę, że może by tak dać Elvisowi pierwszeństwo. No nieźle, zaraz to już cały będę mokry. Straszliwego Halloween! Dzieciaki, jak tam sytuacja? Maski gotowe? Ja jestem przerażającą wiedźmą! My jesteśmy smokami! No! Fantastycznie! Wszyscy jesteście okropnie straszni! To co, dzieciaki, postraszymy trochę mieszkańców? Tak! Pewnie! Dobra, to tak, ty tu zaczekasz. Od której maski by tu zacząć? Cukierek albo psikus! Ojej! Cześć, straszny wampirku! Jesteś moim pierwszym gościem! Co by ci tu dać? Proszę bardzo, miłej zabawy! Dzięki! Cukierek albo psikus! Ale straszny potwór! O, sporo dzisiaj tych potworów! Oj, przykro mi, tyle zostało. Ty patrz, ile mamy pyszności! To, Norman, ale co ja mam robić? Pchać! A, dobra. O rety! Jak tak dalej pójdzie, coś czuję, że w tym roku chyba sobie nie ponurkuję. Elvis mógłby się trochę pośpieszyć. Może chociaż zbieracze cukierków dobrze się bawią. No pchaj, Derek, postaraj się! Dziwna sprawa. Nie ma już słodyczy? A przecież dopiero co zapadł zmrok. Ale po co mamy prosić o cukierki, skoro nikt już ich nie ma? O nie, nie może być aż tak źle.
Dylis? Cześć, słuchaj, jest problem. Nie zostały ci przypadkiem w sklepie jakieś słodycze? Naprawdę? 3 pudełka? Tak, fantastycznie. To my zaraz będziemy. Zgarnąłem wszystkie słodycze w Ponty Pandy. My zgarnęliśmy, chciałeś powiedzieć. Co? A, tak. Waniliówkę? O. Szybko, do sklepu! Słodycze! Co oni tak biegną? Cześć, Norman. To ci dopiero Halloween. Ty wiesz, ktoś ogołocił ze słodyczy całe miasto. Ale jak to? Ale mamy szczęście. Aż 3 pudełka są w sklepie twojej mamy. Jak się pośpieszysz, może coś zostanie. Coś? Ja chcę je wszystkie! Rusz się, Derek, musimy być pierwsi. No już, popchnij mnie, ale tak, no wiesz, porządnie. No dobra, już pcham. Chyba mam tego dosyć. No całkiem nieźle mnie popchnął i do tego mam z górki. Będę pierwszy. Co jest? Nie mogę się zatrzymać. Z drogi! Norman, uważaj! Jak mam zatrzymać ten wózek? Bo zaraz, o nie! Zaraz znowu wyląduję w morzu! Mama! A niech mnie. Chyba przyda się tu mała pomoc. Dzwonię po strażaka sama. Nareszcie! Udało się! Co tam mówisz, Elvis? Udało się! Bardzo się cieszę! Czyli co? Jest szansa, że może teraz ja, co? Norman Price wjechał go kartem prosto do morza. Czyżby powtórka z rozrywki? Szybko, daj rękę! Nie, ja muszę ratować moje cukierki! Dzieciaku, może najpierw siebie byś uratował! Ale moje cukierki! Słuchajcie, wszystko gra. Może nie dane mi było w tym roku wyłowić jabłka, ale za to z przyjemnością wyłowię sobie Normana. Wyłowisz Normana? A niby jak? A tak, że rok można używać, ale za to trzeba się mocno wychylić i nie tracić równowagi. Moje cukierki! Och, kochanie moje najdroższe, całe szczęście, nic ci się nie stało. Mówiłam, żebyś uważał z gokartem. No wiem, mówiłaś. Ale ja wpadłem na genialny plan, żeby zdobyć wszystkie słodycze w Ponty Pandy. Przepraszam, co ty mówisz? Wszystkie słodycze? To już wiemy, czemu nic nie zostało. My też lubimy cukierki, wiesz? No tak, bardzo was przepraszam. No dobrze, mały. Miałeś swoją szansę, może teraz inni sobie pocukierkują. Właśnie! Cukierkowcy za mną, idziemy do sklepu! Super! Moje cukierki. Cukierka? Naprawdę? Dajesz mi? O! Ohyda, waniliowa krówka! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska-Szymczak, Monika Wierzbicka, Łukasz Talik i inni.